witam na pierwszej edycji Lidera i zapraszam na reklamę. Dzień dobry. Proszę się przedstawić. My jesteśmy zespół Akcent. Jesteście tutaj w programie Lider, chcecie być liderami, rozumiem, na obozie. Wiecie, że lider musi znać zasady i umieć się przedstawić kreatywnie. Proszę nam przedstawić zasadę: nie wychodzę z ośrodka po godzinie 20. Proszę przyszykować na super show. Miała matka syna. Panowie, no co robicie? Po 10 godzinie ja mam tu kury, potrzebuję mieć spokój. Zabierać się stąd do domu, już. Zabierać te instrumenty i do domu. Uciekać. Ja, o, jazda stąd, kurczę. Ma być spokój, cisza. Słuchajcie, nie. Musicie pracować troszkę nad intonacją, troszkę entuzjazmu więcej. Może za rok spróbujecie. Do widzenia, dziękuję bardzo. Spróbujcie innym razem. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę się przedstawić. Ja jestem poeta. Dobrze, panie poeta. Proszę, chce pan być liderem. Chcę być ja. Proszę w takim wypadku przedstawić nam taką zasadę, że na obozie wszyscy używamy kulturalnego języka. Nie przeklinamy, nie obrażamy się nawzajem i nie przezywamy. Czy struga uczuć, ma zgięcie, czy na stanie ma wiosna, ustąpi, czy kwiecień następny, w mej duszy, gdy siłą dzwon męstwa poruszy, by zniknęły te mary, co duszą po nocach, przez jedno słowo. To tu poezja była? Justyna, podobała ci się ta? Idzie do mnie wena. I ja tak mam, i ty tak masz, że swą miłością rzucam ci w twarz, jak złym słowem radziu lowe. To jest poezja! Brawo, Tata. Tak, panie poeta, to jest poezja, a nie te pana drdymały tam. Nie nadaje się pan do domu. Dzień dobry, proszę się przedstawić. My jesteśmy z zakładu krawieckiego. Jak się mówi na igłę? Czego? Kolega jest praktykantem dopiero, skrzywiona igła. Aha, dobrze. I wy chcecie być liderem na obozie w zakościele, tak? Tak. Wiecie, że liderzy muszą znać zasady i je przestrzegać i musi przekazać dzieciom. Dobrze, przedstawcie zasadę. Może odpowiedni strój w odpowiednim czasie i miejscu. Proszę bardzo. Uprzaśniczki siedzą jak anioł, dzieweczki krzędą sobie, krzędą jedwabne niteczki. Wreszcie kręć wrzeciono, pić się sobie pić, sama jest dalekie, ty jak dłuższe nic. Witam w moich skromnych progach. Ten oto warsztat nazywa się Złamana Igła. Chciałbym powiedzieć, że zajmuję się materiałowaniem, szyciem i skrawaniem różnych materiałów. Na początek chciałbym pokazać Państwu pewne moje dzieła, ale ten oto skrawek materiału to folklor, który zapoczątkował trend 2009 lato. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Chciałbym zaprezentować Państwu, jak wygląda tegoroczny trend lata 2009 za kościelu, proszę Państwa. Proszę się przyjrzeć. Oraz korzystając z okazji, że mamy tutaj szanowne jury, chciałbym podarować pani Dodu piękny, kuchenny fartuszek. Tak. I oraz dla pana Naleśnik chciałbym przekazać piękny tutaj fraczek. Tak nie można, tak nie można! Gdzie jest polska kultura? Agustina, spokojnie, spokojnie. Dobra, usiądź, spokojnie. Ja też.
Właśnie, co to jest w ogóle za jakiś tutaj... W kietce będziesz biegał za dziećmi, za obozowiczami? To jest strój odpowiedni? Jak wy wyglądacie w ogóle? W ogóle się nie nadajecie. Was nie pytam, jesteście przykupieni. Nie nadają się. Tak czy tak? Do domu. Na Inemis, to ja wiem, że ma Inem, ale jak się nazywasz, powiedz? Eminem. Znaczy, jak? Kto? Eminem. Co to jest, jeden wyraz, czy to imię nazwisko? Jeden. O, okej. Okay. Dobra. Chcesz być liderem? Tak. Na obozie za kościele, dobrze. No wiesz, lider musi znać zasady, przestrzegać i umieć się przekazać, tak? No. Proszę, to pokaż nam zasady, jakbyś przedstawił, że obozowicze nie palą papierosów, nie piją alkoholu i nie zażywają żadnych narkotyków. No yo, co tam słychać? Ty słuchaj, jest taka impreza, ty może byś wpadł tutaj do nas, stary, ale z imprezy no dla mnie lepiej by się mogło. No przecież mam koncert teraz. No co ty, stary, no słuchaj, musisz tu być, już wszystkim powiedziałem, że będziesz. No nie mam w ogóle możliwości, no co ty. No dobra, stary, poczuj to, poczuj. No to dajesz. Może ty rapować potrafisz, ale lider z ciebie taki, jak ze mnie ogórek. Spoczność! Spocznij! Dzień dobry. Dzień dobry! Przedstawcie się. Czwarty zmotoryzowany pułk do przeciwpowietrznych sił antyjądrowych, Przewiśnik Glinnik 2. Jako liderzy musicie znać zasady i musicie umieć je ładnie przedstawić innym obozowiczom. Przedstawcie nam zasadę, obozowicze nie używają przemocy. To co dzisiaj, panowie? Ja. Proszę, na obiad mamy polski ogórek. Ja. Nie jaja, tylko ogórek polski. Nie, dziękuję. Co? Nie. Kiełbasę. Skąd ty masz kiełbasę? Nie. Skąd ty wziąłeś tą kiełbasę? Nie. Zobacz, on ma kiełbasę. Nie. Skąd ty ją wziąłeś? Nie. Dawaj to! Słuchajcie, kiedyś znany polski pieśniarz śpiewał chabry z poligonów. Wiecie, chabry to są chwasty. I wy takie chwasty jesteście. Dziękujemy. Nie nadajecie się. Do widzenia. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Proszę się przedstawić. Pascal się nazywam. Tak. Dobrze, to proszę przedstaw mi taką zasadę... W czasie spotkania słuchamy tego, co się dzieje na scenie i nie włączamy telefonów. Dzień dobry państwu. Dzisiaj będziemy gotować bardzo dobry przysmak, a będzie to otóż jajko z kiełbasą. Będzie to po francusku, bo u nas w Francji, z której ja pochodzę, proszę państwa, takie rzeczy oto się jada. Dlatego ja poproszę od pani Grażynki kawałek kiełbaski. Och, dziękuję pani Grażyno, tutaj teraz będziemy ją ubijać, żeby to wszystko było bardzo dobre. Na porządek wodę tutaj do naczynia. Tutaj teraz dodajemy jeszcze jajko oczywiście, dwa jajeczka. Tutaj kurze. Rozbijamy. Proszę, raz, jedno. I drugie jajeczko, tak. O, przepraszam, proszę państwa, zadzwoniłem telefon. Słucham. Ja nie mogę z tobą teraz prowadzić konwersacji, ponieważ prowadzę program w telewizji. Tak? Przepraszam państwa, wpadł mi niestety telefon do naszej mikstury,
ale chcę Państwu powiedzieć, że we Francji, z której ja pochodzę, telefon jajka to jest bardzo dobra potrawa. Więc ten oto telefon się przyda nam tutaj. Proszę Państwa, teraz będziemy do tego dosypywać oczywiście cukier, który nam jest potrzebny. Tak oto. I na to jeszcze wegeta. Wegeta Knorr. To oto, proszę Państwa, specyfik, który nam tutaj się tworzy. Stawiamy na 10 minut, proszę Państwa, do piersa. 10 minut tylko, proszę Państwa, ani minutkę dłużej. Na koniec chciałbym się z Państwem pożegnać. Bonjour, do widzenia, amore mio, voilà. Co to jest? Ludzie! Ciastro. Przecież to wygląda jakby, jak coś tu ze mnie wyszło przed wczoraj. A co ten telefon tu robi tu? Ciasto z telefonem. Wiesz co, to chyba Dodzia lepiej gotuje, Doda. Nie. Naleśnik, wiesz to? Agustino? Nie. Zabieraj to paskę, bo to... Śmierdzi nam tutaj. Zostaw na czerwonej bedle. Dzień dobry, proszę Państwa. Dzień dobry, dzień dobry, proszę przedstawić. Ja nazywam się Adam Małysz. O, Adam Małysz. Kto to jest? Nie znam gościa. A, nieważne, dobra. Wiesz, że lider musi znać zasady, umieć je przedstawić swoim podopiecznym. Może byś przedstawił zasadę: nie kąpiemy się bez ratownika i nie skaczemy z mostu do wody. Dwie narty i kaski, jeden biały orzeł. Dziś mi to wi, nic nie pomoże. Adam na stoczni, patrzą chłopaki. Goldi, Harada, a Honen Funaki. Już Apoloniusz mu daje znaki. Wybicie i leci, dziwią się ptaki. Tak skacze jeden człowiek na świecie. Kto? Adam Małysz i wy to wiecie. Skacz, skacz jak Adam Małysz. Skacz, skacz jak Adam Małysz. Skacz, skacz. Kibice na trybunach i przed dywikiem. Znów Adam Małysz z najlepszym wynikiem. Tak skacze jeden człowiek na świecie. Kto? Adam Małysz. I wy to wiecie. No nie wiem co powiedzieć. Do you speak Polish? Mówisz po polsku? Czyż tam wyraźnie było: nie skaczemy. A ty co tu, pokazujesz jak się skacze? Wracaj do zako, ale panego. Bo ściele to nie dla ciebie. Jak Adam Małysz. Skacz, skacz. Dobra, słuchajcie, nie ma co czekać, trudno, nie będzie lidera za kościoli. Idziemy. Przepraszam bardzo, czy tu już można posprzątać? Można, tak. Może on będzie liderem. A może ty byś chciał być liderem, jak się nazywasz? Uba się nazywam, dzień dobry. A masz czas na wakacje? Czy mam czas? No. Mam. To zapraszam na za kościoła, jesteś liderem. Dziękuję. Do widzenia.